Bracia, sądzę, że utrapień czasu niniejszego ani porównać nie można z przyszłą chwałą, która się w nas objawi. Stworzenie bowiem z upragnieniem wyczekuje objawienia synów Bożych. Stworzenie bowiem poddane było znikomości, nie ze swej woli, lecz dlatego, który je znikomości poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli, skażenia na wolność chwały synów Bożych. Bo wiemy, że całe stworzenie wzdycha i aż dotychczas rodzi wśród boleści. A nie tylko ono, ale i my sami, którzy mamy pierwiastki ducha, i my także we wnętrzu naszym wzdychamy, wyczekując przybrania za synów Bożych, odkupienia ciała naszego w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I Ewangelię zapisaną u świętego Ewangelisty Łukasza, którą jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy wysłuchajcie. Onego czasu, gdy cisnęły się rzesze do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, On stał nad jeziorem Genezaret i ujrzał dwie łodzie stojące przy jeziorze. Rybacy wyszli bowiem i płukali sieci. A wszedłszy do jednej łodzi, która była Szymona, prosił go, aby odjechał nieco od lądu i siedząc nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wyjedź na głębię i zapuśćcie sieci wasze na połów. A odpowiadając, Szymon rzekł mu: nauczycielu, całą noc pracując niceśmy nie złowili, wszakże na słowo twoje zarzucę sieć. A gdy to uczynili, zagarnęli ryb mnóstwo wielkie, tak, że się sieć rwała, i skinęli na towarzyszów, co byli w innej łodzi, aby przybyli i pomogli im. I przyszli i napełnili obie łodzie, tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr padł do kolan Jezusowych, mówiąc: wynieś ode mnie, Panie, bo mi jest człowiek grzeszny. Na taki bowiem połów ryb, jakiego dokonali, zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, co z nim byli. Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeuszowych, którzy byli towarzyszami Szymona. I rzekł Jezus do Szymona: nie lękaj się, odtąd już ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd i opuściwszy wszystko, poszli za nim. Tyle jest słów Ewangelii zapisanych na dzień dzisiejszy. I rzekł Jezus do Szymona: nie lękaj się, odtąd już ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd i opuściwszy wszystko, poszli za nim. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła oraz wigilia tej uroczystości, jak również dzień po tym święcie, są to dni w bractwie świętego Piusa X szczególne. Otóż w tych dniach większość naszych kapłanów posługujących tutaj w Polsce otrzymała święcenia kapłańskie. I dzisiaj, oprócz tego, że obchodzimy czwartą niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego, obchodzimy również wigilię uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła. I 6 lat temu również i ja miałem ten zaszczyt przystąpić do tego sakramentu święceń kapłańskich właśnie w tym dniu, właśnie w wigilię uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła. I chciałbym wykorzystać tę okazję do tego, aby powiedzieć dzisiaj kilka słów o samym kapłaństwie. Zresztą sama Ewangelia dnia dzisiejszego aż się prosi o komentarz właśnie do powołania, do posługi kapłańskiej. Kapłani zostali powołani, aby kontynuować misję Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby kontynuować wszystkie 3 urzędy, które spełniał Pan nasz Jezus Chrystus, będąc tutaj na ziemi. Pan nasz Jezus Chrystus jest nauczycielem, jest również królem i jest tym, który uświęca, jest tym, który daje łaskę, jest kapłanem, tym, który uświęca. I tak każdy kapłan spełnia w jakiś sposób te 3 urzędy. Każdy kapłan jest nauczycielem.
Kapłan nie jest wprawdzie królem, nie ma udziału bezpośredniego w tej królewskiej władzy Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jednak jest pasterzem, ma udział w tej władzy Pana naszego Jezusa Chrystusa na sposób pasterski. Przy czym te owce nie są owcami kapłana, a są owcami Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc spełnia tą posługę dla Pana naszego Jezusa Chrystusa i nie można mówić tutaj o jakiejś wielkiej królewskiej władzy. Jednak mamy do czynienia z tym pasterskim urzędem, z tym konkretnym urzędem, który ma prowadzić konkretną duszę do Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc nauczyciel, pasterz i ten, który uświęca przede wszystkim poprzez sakramenty święte. Przyjrzyjmy się dzisiaj pokrótce każdemu z tych trzech urzędów. Najpierw nauczyciel. Czegoż to kapłan ma nauczać? Otóż rzecz jest dosyć prosta. Kapłan nie ma być jakimś wielkim odkrywcą. Nie ma być jakimś człowiekiem, który zachwyca wszystkich swoimi przemyśleniami. Kapłan ma po prostu przekazać to, co otrzymał. Kapłan ma po prostu przekazać naukę Pana naszego Jezusa Chrystusa, po prostu przekazać ją dalej. Jesteśmy powiernikami, a od tych powierników wymaga się przede wszystkim tego, aby pozostali wierni, aby wiernie przekazali to, co otrzymali. I za każdym razem, kiedy kapłan szuka jakiejś oryginalności, kiedy stara się w jakiś sposób przekazać coś wyjątkowego, to naraża się na niebezpieczeństwo zdrady. Naraża się na niebezpieczeństwo tego, że będzie chciał duszę przyciągnąć do siebie, a nie do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zadanie kapłana to nie jest zadanie tworzenia jakiejś oryginalności, jakiejś twórczości. Zadaniem kapłana jest przekazanie tego, co otrzymał. Przekazanie nauki Pana naszego Jezusa Chrystusa o naszym wielkim powołaniu, o grzechu pierworodnym, o tym wielkim niebezpieczeństwie wiecznego potępienia. Są to proste, podstawowe, fundamentalne prawdy, które kapłan musi przekazywać tak, aby duszę prowadzić do Pana naszego Jezusa Chrystusa. I tak płynnie przechodzimy do drugiego urzędu, ten urząd pasterski. Każdy kapłan ma prowadzić konkretnie, każdą konkretną duszę do Pana naszego Jezusa Chrystusa. A żeby to zrobić, kapłan musi znać duchowość, musi znać podstawowe zasady, jak osobiście należy się zbliżać do Pana naszego Jezusa Chrystusa. I drodzy wierni, myślę, że we współczesnym kryzysie bardzo rzadko o tym punkcie zapominamy. Myślę, że dobrze zdajemy sobie sprawę, że obecny kryzys kapłaństwa, który niestety musimy obserwować, dotyka nauczania. Że tutaj jest ogromny problem, że kapłani są wykształceni źle. Natomiast bardzo rzadko pamiętamy o tym, że również jeśli chodzi o duchowość, rzecz jest bardzo ważna. Że kapłan, aby naprawdę mógł prowadzić duszę do Chrystusa, konkretną duszę doprowadzić do Chrystusa, a o to przecież chodzi w pracy kapłańskiej, to sam musi wiedzieć, w jaki sposób do Pana Jezusa trzeba się zbliżać. To sam musi znać te podstawowe prawa naszego życia duchowego. I nie tylko powinien je znać, on powinien większość z tych praw faktycznie samemu przepracować, faktycznie mieć doświadczenie. Pomimo tego, że Kościół wciąż poprzez swoje prawo, poprzez swoje wymogi wobec swoich kapłanów wymusza na kapłanach pewne praktyki, powiedzmy, pokutne, to jednak we współczesnych seminariach duchownych praktycznie nie uczy się już tradycyjnej ascetyki i mistyki. A bez tego, bez po prostu nauczania duchowości, bez nauczania teoretycznego i praktycznego, bez wymagania w seminarium ascezy i ascezy zgodnej z katolicką tradycją, bez tego, jeśli w seminarium tego nawyku się nie wyrobi, jeśli nie ma praktyki ascetycznej w seminariach duchownych, to jak ci kapłani mają później prowadzić konkretne dusze do Chrystusa? Jak mają oni radzić duszom, w jaki sposób mają walczyć ze swoimi grzechami? Jeśli nikt ich tego wcześniej nie nauczył, jeśli nikt ich wcześniej nie doprowadził do tej praktyki, która została wypracowana przez wieki, którą mamy w tradycji Kościoła przedstawioną naprawdę bardzo dobrze. I drodzy wierni, to jest jeden z wielkich elementów dzisiejszego
kryzysu kapłaństwa. Brak ascetyki i mistyki w seminariach. To, że kapłani ani nie wiedzą teoretycznie, w jaki sposób zbliżać się do Pana naszego Jezusa Chrystusa, ani w praktyce oczywiście tego nie realizują. I dlatego też tak łatwo jest zwieść później tych kapłanów w stronę różnego rodzaju nowych ruchów charyzmatycznych, które udają katolicką duchowość, a w istocie są tym, przed czym właśnie wielcy nauczyciele życia duchowego, święty Jan od Krzyża, święta Teresa od Jezusa, w bardzo ostrych słowach przestrzegali. A więc urząd pasterski, ten urząd, który wymaga konkretnego prowadzenia do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Te dwa pierwsze urzędy, urząd nauczycielski i urząd pasterski, mają za zadaniem przygotować duszę do tego, aby mogła ona otworzyć się na łaskę, aby mogła ona przyjąć łaskę, która ma spłynąć poprzez sakramenty święte. I tutaj dochodzimy do trzeciego urzędu, tego stricte kapłańskiego, który jest związany z mszą świętą i sakramentami świętymi. Można powiedzieć, że te dwa urzędy pierwsze mają prowadzić do ołtarza, mają przygotować duszę do tego, żeby mogły owocnie skorzystać z mszy świętej i sakramentów. I tutaj też widzimy, co jest w tym wszystkim najważniejsze. Oczywiście sakramenty święte to nie są tylko okazje, jak nierzadko możemy dzisiaj usłyszeć od teologów tak zwanych katolickich. Sakramenty to nie są tylko okazje do doświadczenia wspólnoty, do doświadczenia wspólnoty w wierze. Sakramenty święte, msza święta i sakramenty święte to są konkretne kanały łaski, które zostawił nam Pan nasz Jezus Chrystus. I oczywiście, żeby z nich skorzystać, potrzebujemy pewnego przygotowania. Potrzebujemy i walki z naszym grzechem, i pewnej, przede wszystkim wiary, zaakceptowania prawd wiary, czyli tych dwóch działania, jakby na poziomie tych dwóch pierwszych urzędów, o których przed chwilą mówiłem. Ale to tutaj dzieje się to, co najważniejsze. To w tabernakulum bije serce naszej wiary. To tutaj to boskie serce pompuje tą krew, nadprzyrodzoną krew do naszej duszy. Drodzy wierni, kapłani, ten wielki skarb, to wielkie powołanie do kontynuowania misji Pana naszego Jezusa Chrystusa niosą w glinianych naczyniach. Jest to skarb w glinianych naczyniach, a więc w naczyniach bardzo kruchych, w bardzo słabych. I nawet ci kapłani, którzy otrzymali dobrą, tradycyjną formację, nawet oni codziennie muszą walczyć ze swoimi grzechami. I każdy z nas codziennie musi pilnować, żeby ta służba wobec Pana naszego Jezusa Chrystusa nie stała się taka teoretyczna, żeby wprawdzie w teorii, tak, służymy Panu Jezusowi, wszystko robię dla Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale jednak łatwo jest to powiedzieć, a w praktyce robić swoje, a w praktyce dbać o siebie w ten czy w inny sposób. Sposobów naprawdę jest mnóstwo i każdy dzień podsunie 1000 różnych propozycji, w jaki sposób właśnie można trochę mniej służyć Panu Jezusowi, a służyć samemu sobie. I dlatego kapłani potrzebują waszej modlitwy. Dlatego Pan nasz Jezus Chrystus zachęca, abyśmy modlili się, aby Ojciec posłał robotników na swoje żniwo. To oznacza z jednej strony potrzebę istnienia samych kapłanów, ale również istnienia dobrych kapłanów, powołania świętych kapłanów, którzy będą służyli Panu Jezusowi całym sercem, którzy naprawdę przyniosą potężny, piękny owoc. I o to chcemy również dzisiaj prosić. O to, do tego również was, drodzy wierni, zachęcam do modlitwy za kapłanów. Tak, żeby kapłani naprawdę nie zmarnowali tego skarbu, który otrzymali i który niosą w glinianych naczyniach. I oni muszą codziennie, my musimy codziennie o to walczyć, żeby tego skarbu nie zmarnować, żeby tych glinianych naczyń nie rozbić. I dlatego tak bardzo kapłani potrzebują modlitwy, potrzebują tego codziennego wsparcia. I oczywiście ta modlitwa również się zwróci, bo jeśli kapłani będą święci, to ta łaska to będzie płynęła szerzej. Bo jeśli kapłani będą lepiej przygotowywali wiernych do przyjęcia sakramentów, no to ta łaska będzie mogła lepiej wpłynąć do waszych dusz. Dlatego
warto. Dlatego prośmy dzisiaj w trakcie tej mszy świętej i oczywiście nie tylko, oczywiście później również prośmy o dobrych świętobliwych, o wielu świętych kapłanów. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.